Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Pana artystę tłum całować chciał po rękach i większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka? Dimanche à Orly. W piosence byk nonaeronowo-tergalowy nagle psychicznie trochę poczuł się niezdrowy i żeby się odprężyć jeździł na lotnisko, chciałby odfrunąć to wszystko. Pan konferansjer bez zarzutu nam to streszczał i słuchaliśmy piękne dzieci strasznych mieszczan i większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka? Dimanche à Orly. A jeśli ktoś posiadał język obcy, to tak się mniej więcej, proszę Państwa, zachowywał, jakby do wszystkich chciał powiedzieć: popatrzcie na mnie, chłopcy. I wcielał się w tergalowego pyka i wchłaniał ten komunikat. Avion à destination New York. Décollage prévu dans une heure. Les voyageurs sont demandés de se réunir devant la porte 42. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Szanowni Państwo, bili brawo, co sił w rękach. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka? Dimanche à Orly. Szanowni Państwo, to projekt całkiem nowy. Jak zlikwidować kompleks sali kongresowej. Jak się nie załamywać i nie tonąć w splinach. Oto recepta. Jedyna na wszystkie smutki. Niedziela na głównym, na oddech krótki. Niedziela na głównym, na sypkość uczuć i brak przyjaciela. Niedziela na głównym, niedziela na niski wskaźnik. Niedziela na głównym, na nadmiar wyobraźni. Niedziela na głównym, na splin frustrację i oddech nierówny. Na głównym niedziela, niedziela na głównym. W taką niedzielę, gdy czegoś się boisz, tych słów niewiele ci nerwy ukoi. Pociąg osobowy do Kutna odjeżdża z toru pierwszego przy peronie B. Powtarzam. Oto najlepszy jest relaks. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela.